dzisiejszym odcinku krajowne krzte JLG, firmy JG, Jingbong. Mamy tutaj ładną wytłoczkę zapakowaną, karabin oraz wszelkie możliwe dokumenty. Polskie i oryginalne. Niejawalny silikon. Oraz to, co nas interesuje najbardziej, czyli karabinek. O, nawet mamy wagę kulek. Mamy tutaj kulki. O wadze 0,2 g, a więc pierwszy raz widzimy. Nawet jest podana ilość 200 kulek. Mam tutaj prostą stokową baterię o pojemności 1100 na 5,84, a więc tak jak zawsze raczej traktujemy to jako gratis do sprawdzenia repliki niż baterię docelową. Została do worka również w tych małych tamieniach dostosowana do tej baterii. Aczkolwiek ładowarka zawsze jest najsłabszą częścią zestawu. No i oczywiście to, co nas interesuje najbardziej, czyli karabinek Krzteje. Bardzo dobrze zapakowany. Bardzo dobra wytłoczka. Karabinek jest w układzie bullpup, a więc tak zwany układ bez kolby właściwej. Czyli mamy przesunięty, w tym wypadku gearbox, zachwyt przedni. Tak więc sam gearbox mamy tutaj, tak aby przy niewielkich wymiarach tego karabinu maksymalnie wydłużyć nam lufę. Dokładnie w ten sam sposób działa to w wypadku broni ostrej. Mamy tutaj magazynek z zachwytem przednim, z przyciskiem do jego wypinania. Magazynek jest typowy do tego karabinku, nie pasują nam tutaj żadne magazynki w standardzie Stanak, ani nic takiego. Musimy mieć typowe do właśnie Steyera. Wkładamy z takim lekkim, w ostatniej fazie lekko do tyłu, tak aby nam się zaczepił ten puzzle na magazynku. Bardzo długa lufa, oczywiście lufa, tak jak i ta część i luneta, są metalowe, natomiast body jest z tworzywa sztucznego, zresztą dokładnie tak jak jest to w oryginale. Mamy tutaj minimalną ilość manipulatorów, a więc zasadniczo mamy tutaj zabezpieczenie. W tej pozycji nie wciśniemy spustu. Nie mamy tutaj tradycyjnego przełącznika trybów ognia, ponieważ jest on w spuście. Czyli przy krótkim ściągnięciu mamy ogień pojedynczy, przy długim mamy ogień ciągły. To za chwileczkę jeszcze pokażę, kiedy podłączymy baterię. Tutaj po odciągnięciu dźwigni przeładowania widzimy otwór, w którym mamy regulację hop-up. Karabinek wbudowany jest też luneta o przybliżeniu, było gdzieś napisane? Moje oko to półtora razy. Też bym tak obstawiał. Luneta ma przybliżenie półtorakrotne, a więc w zupełności wystarczające do ASG. Natomiast na dole lunety, znaczy na dole, przepraszam, na górze lunety mamy jeszcze klasyczne mechaniczne przyrządy celownicze, czyli szczerbinkę i muszkę nieustawialne, czyli nie mamy możliwości ich regulowania. Mamy tutaj na stałe. A luneta jest oczywiście regulowana lewo, prawo oraz tutaj góra, dół. Natomiast to nie mam pojęcia, do czego służy, jest nieruchome. Tak więc mamy tutaj karabinek, który ma bardzo długą lufę. Jest przez swój układ bullpup naprawdę wygodny. Czyli lufa na oko będzie miała
52-54 cm. To jest różnica też. I tak ładnie. A tu można jeszcze dłuższą wsadzić przecież. Trochę tak. Ale 54, a 80. Mój błąd. 26 cm stary. To jest różnica. No ale niektórym M-ki... robi to kolosalną różnicę. M-ki ile mają? M-ki ile mają mikołaty? Niektórym tyle nie mają. Nie właśnie. Taka mała różnica. Okej, a więc mamy tutaj trochę ponad pół metra lufy. I tak całkiem nieźle. M-ki mają standardowo 363. Okej, mamy tutaj, tak jak już wspominaliśmy, cały przód metalowy. Mamy tutaj zespół lufy, który jest szybko wymienny. Natomiast cokolwiek z tą lufą będziemy robili, musimy wypiąć zawsze magazyn. Tutaj mamy na dole taki dzyndzel, który trzeba przesunąć. Lufę troszeczkę obrócić w bok. I wtedy wyjmujemy cały zespół lufy wraz z lufą wewnętrzną i systemem hop-up. I chwytem. Widzimy? Tu mamy kabel hop-up. Możemy sobie użyć krótszą wersję. Na przykład najkrótszą wersję. Zawsze wypinamy magazynek. A tak, ja przy ładowaniu odciągałem, pamiętam, ale nie wiem, czy to ma wpływ na, w tym modelu. No, w tym ma. No więc mamy tutaj, widzimy, trochę krótszą lufę. To spokojnie możemy tutaj zamontować. I mamy wtedy taki subkarabinek. Byśmy nie pomylili. Ale normalnie mamy lufę. Pięćdziesiątkę. Wkładamy z powrotem dokładnie. Na tej samej zasadzie, czyli wkładamy i przekręcamy. Tutaj dzyndzel już nam się automatycznie zablokuje. Tak więc mamy bardzo fajny karabinek z szybką zmianą jego długości. Mamy tutaj jeszcze zawieszenie obrotowe, które możemy przełożyć na drugą stronę. Tutaj zaś mamy to drugą część zawieszenia centralnie na środku, tak więc lewo i prawo ręcznie będą dokładnie tak samo mogli tego używać. Baterie. Aby dostać się do baterii, musimy zdjąć tą część kolby, czyli tą gumową stopkę. Ściągamy ją po prostu. No i zwyczajnie pazuję. Mamy tutaj również bezpiecznik i wtykmała ta mija. Nie mamy tutaj, mimo tego, że kolbę wydawałoby się mamy bardzo dużą, mamy tutaj jednak w niej gearbox, a więc tak naprawdę miejsca na baterię nie mamy zbyt wiele, więc nie zaszalejemy tutaj za bardzo. Gdzie mamy naszą dużą baterię? O, to jest pytanie. Jest zielona. Zanotujemy tutaj nasze klasyczne, tradycyjne już testowe lipo. Podpinamy batkę. I staramy włożyć się i schować oczywiście wszystkie możliwe kable. No, a potem zakładamy tu stopę. Gumowa, więc w miarę łatwo daje się operować. W tej chwili mamy karabin gotowy do strzału. To, że to, o czym mówiłem, czyli ogień pojedynczy, przy lekkim ściągnięciu spustu i ogień ciągły przy dłuższym.
To ognia. Mam tutaj magazynek typu high-cup, a więc odsuwamy klapkę. Wsypujemy kulek. Pojemność magazynka. Ile tam będzie kulek? 330. Około 330 kulek. Musimy pamiętać, że ta klapka nam lubi się sama zamykać, więc musimy pamiętać, żeby ją przytrzymać. Oczywiście jest trochę mniejszy niż w magazynku na kalacha, czy dałem szkółki. To nie jest to zbyt duża trudność. Odkręcamy oczywiście standardowo kółki na dole magazynka. Moc tego karabinka to... Ile podaje to docent? 360. Moc mimo długiej lufy i możliwości zrobienia z tego PS snajperki to według producenta tylko 360 FPS-ów. Ale to oczywiście również zaraz sprawdzimy. Natomiast według tego, co producent podaje, jest tutaj gearbox zbudowany na wzmocnionych częściach, więc taki trochę high class firmy JG, a więc możemy sobie go dość łatwo stuningować na większą moc. Teraz pokażemy, jak to działa. Nasz podał już wspaniały play. Pojedynczy, da się doprowadzić w miarę szybko. I ogień ciągły. Zobaczmy, jak ma się. Ale do tego, co podaje producent. Czyli mimo gabajtów zasadnicze FPS-y mamy C-kubowe. 346. Mamy bardzo stabilny FPS. Więc całkowicie bezpieczna replika do C-Kuba. Wadę naszego sztyjera z baterią i kulkami. 3,5 kg. Całkiem nieźle. Jest włączona. Możesz nawijać. Rzut z góry. Leszek rzuca z góry. Więc widzimy, że sztyjer, mimo że ma najdłuższą lufę, to w porównaniu do klasycznego kałacha czy M4 jest zasadniczo najkrótszy z nich, mając najdłuższą lufę. MK ma tej lufy 363. Kałach standardowo powinien też mieć koło. Uważam, że maksymalnie 400 mm lufy, natomiast tu mamy ponad 500. I wciąż tak, najkrócej. Najkrótszy karabin z najdłuższą lufą, czyli zalety układu bullpup. Co za zaskoczenie. Więc po to był zaprojektowany. No.